Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegów Tadeusza Kapturskiego i Rafała Grzybowskiego w miejscowości Szczecin Gumieńce. Tutaj jest oddział 0309 Szczecin i tutaj w tej hodowli byliśmy już w zeszłym roku przy okazji, kiedy pan kolega Tadeusz Kapturski chciał akurat sprzedać hodowlę z uwagi na stan zdrowia. Dzisiaj jest tak miło nam troszeczkę, bo widzimy, że kolega Kapturski w zdrowiu tutaj, że tak powiem, poszedł do przodu, czuje zdecydowanie chyba lepiej, ale też do tego się przyczynił chyba tutaj kolega Rafał Grzybowski, który tutaj wspomógł tą hodowlę. Tylko nim przejdziemy może tutaj do omawiania tutaj lotu, jakie gołębie poszły na lot, ile ich jest, powiedzmy może troszeczkę więcej o tym oddziale Szczecin, ale to może powie już więcej o tym kolega Tadeusz. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców w Polsce i nie tylko. Więc no tak jak tutaj kolega wspomniał, faktycznie hodowla była do całkowitej likwidacji ze względu na stan zdrowia. Źle się stało, że kolega Rafał zgłosił się do mnie tak późno. Czyli źle w takim pozytywnym sensie. Tak późno, bo kiedy to było? No w lutym powiedzmy. W lutym, ale już na wystawie ogólnopolskiej jedne z najlepszych lotników zostały sprzedane. No i z gołębi rozpłodowych, to co nie zostało sprzedane, zostało w hodowli. Rafał się zgłosił, lotujemy dalej z powodzeniem, oby tak było dalej. Tutaj powiedzmy zgłosił się, a to znaczy, że po prostu zgłosił się, wspólnie macie hodowlę teraz, to znaczy, tak? To jest tak, ja Rafałowi daję całą hodowlę, moje pieniądze, moje warunki, ma klucz od wszystkiego, od domu. No i doświadczenie też. Tylko nie do sypialni. Aha. A tak jest traktowany jak domownik, czyli jak drugi syn. Tutaj pokażmy jeszcze Rafała. Właśnie Rafała tutaj, ja tak ze swojej strony powiem, ostatnio miałem możliwość go spotkać z tatą, tam kiedy w Rypinie jechałem do nich, ale niestety spotkanie się nie odbyło. To było tak, chyba się troszeczkę pokłóciliście i chyba to spowodowało, że tutaj się znalazłeś, tak? No, poniekąd, ale tak. To... Ale to tam są sprawy takie, powiedzmy, rodzinne. Natomiast tutaj jest miło nam, że dzisiaj możemy tutaj na locie, który się dzisiaj odbywa, spotkać właśnie tutaj taką fajną spółkę, że są zadowoleni tutaj doświadczenie kolegi Tadeusza. Tutaj młodość, zapał, energia kolegi Rafała. To może powiedzmy więcej może tutaj coś jeszcze o tym oddziale czy Szczecin, ilu tu hodowców lata, który lot odbywacie. Kto powie tutaj, Rafał czy może kolega Tadeusz? To znaczy tak, jeżeli chodzi o oddział ma gdzieś około 100 hodowców, lotujących 90 około. Natomiast okręg Szczecin tutaj. Okręg Szczecin, około 800 hodowców. To jest gdzieś chyba 8-9 oddziałów. Od Nowogardu po Starbiat Szczeciński. Tak jest. Tutaj tak. Dwa oddziały chyba tak. Są w Szczecinie, Szczecin i Szczecin-Dąbie. Jeszcze tam jest... Jeżeli chodzi o loty do 500 km, mamy loty tak zwane rejonowe, czyli łączone Szczecin 309 i Szczecin-Dąbie 416. Natomiast dzisiaj mamy lot okręgowy. Także cały okręg startował, gołębie wystartowały o godzinie 5:45. A z jakiej miejscowości? Rozendal. To jest południowy zachód, 715 kilometrów, bo tutaj macie też najbliżej położony gołębnik, tak? No jeden z najbliższych. To jest lot, który tutaj w oddziale u Was jest już lotem 7. I po tych 7 lotach, które miejsce zajmujecie w klasyfikacji? A jeszcze zapytam właśnie, bo z tego co wiem, chyba lecicie na dwie drużyny, tak Rafał? Tak, dokładnie. Na dwie drużyny, to znaczy do 5 lotu było pierwsze i drugie miejsce. 6 lot trafił się 500, taki ciężejszy. No i roczne gołębie, nie powiem, że nie dały rady, bo dały, bo przyszły, tylko że po prostu... No, gorzej troszeczkę. Troszeczkę gorzej i tam, no nie wiem nawet na którym z rocznych. No ale trochę brakuje. Trochę brakuje, tak. Ale stare gołębie przyszły, uważam, bardzo dobrze, bo 35-20 w konkursie. No, myślę, no to bardzo ładny wynik. Że nie jest źle i utrzymane pierwsze miejsce. A wasze także. Drużyny ile lecą teraz? Ile liczą gołębi? To znaczy, na pierwszy lot mniej więcej po... Niecałe 60 gołębi szło. Tak, i to znaczy teraz dużo wygubiliście, czy jak to jest? To znaczy tak, 118 szło na pierwszy, w
chwili obecnej jest 60 kilka, także... 60 kilka. A dzisiaj poszło na lot 30 parę. 30 równe sztuki. Tak, tylko ja tutaj właśnie się wcześniej rozmawiałem z kolegą Tadeuszem, czekając na Ciebie. Tutaj macie też wy taki dla tych gołębi, które pozostały tutaj, bo to nie znaczy wcale, że tylko tyle macie do lotu, tylko tak. Te, co pozostały, tak jakby lot symulowany. Tutaj kolega Tadeusz powie coś więcej, bo to jest tak, chyba zawsze, jego taki patent, tak? Zawsze, jeżeli wysyłam na loty w sezonie lotowym, gołębie, które na dany lot nie są wysyłane, jest tak zwany lot symulowany. Te gołębie są również koszowane, z tym, że one przebywają w garażu. To pokażemy może i kolegom. Za chwilę będą wypuszczone. Tak. Właśnie, bo kolega nam pokazywał, ja tam widziałem, w garażu są 4 czy 5 koszy z gołębiami. One sobie tutaj spokojnie, tak samo jak tamte na samochodzie transportowym, one tutaj sobie przenocowały w garażu i zostaną, z reguły tak są wypuszczane, tak jak właśnie proponuję kolega. Już teraz wypuścić, bo lada chwila mogą być gołębie. Bo mamy ten lot 700 ileś kilometrów, ale sprzyjające warunki, pogoda, warunki, wiatr, kierunek wiatru. Może się zdarzyć, że już o godzinie pierwszej, drugiej się te gołębie pojawią. Tu zobaczmy, są te gołębie właśnie w koszach. Widzimy 4 kosze. Widzę, Rafał je przeniesie. To jest tam siła, młodość, energia. Trochę jesteś. Tak, zobaczmy. Razem i wszystkie wypuścicie, czy pojedyncze tak koszami? Nie, już tak. Wszystko. Może, bo tu parasol jest, to choćby ja dźwiękać nie mogę. Troszeczkę dalej, zobaczmy. O, tu na trawnik. Tu koledzy na trawnik. Jak tutaj stąd wypuszczam i... Zobaczmy jeszcze, o, bardzo ładnie urządzone tutaj przed gołębnikami, piękne róże. Dobra, idź po drugą klatkę. O. Kolega Tadeusz będzie wypuszczał, widzimy jak te gołębie startują. No idź. O. Zobaczmy. I pierwszy kosz już został opróżniony. Tutaj też zobaczmy, o, Rafał niesie kolejną klatkę. O. Widzimy. Gołębie mają te skrzydła pomalowane. I zaraz będą kolejne klatki. Tutaj zobaczmy jeszcze zegar Benzing. Czeka na przylot, będzie rejestrował. Miejmy nadzieję, wkrótce już przylot tych gołębi. A my tymczasem patrzymy, jak kolejne kosze są przynoszone z tymi gołębiami z tak zwanego symulowanego lotu. Wy tam wcześniej w Rypinie też takie robiliście loty symulowane? Nie. Nie. Sprawdza się tutaj? Myślę, że tak. Znaczy do tej pory szczerze powiem, że większość gołębi szła na lot, chyba że to jakieś doloty były. Aha, teraz jest jednak lot szczególny, bo to jest maraton zaliczony do tej kategorii lot, tak? To z przyczyn, że tak powiem, oszczędnościowych, żeby ich nie męczyć, tak? Żeby oszczędzić ten materiał? To znaczy z przyszłościowych. Przyszłościowych. Żeby było jakieś na... Czym lecieć później, rozumiem. O, ja tu przytrzymam, może o, będzie. Widzimy, kolega Tadeusz od razu te gołębie, te puste klatki nosi tutaj, zobaczmy, do kabinki transportowej. O. Widzimy tutaj taki też wielki kop, pilnuje tutaj tego. O, zobaczmy. Włoży tutaj te kosze. W tygodniu też trenujecie gołębie jeszcze? Nie. A już nie. My sobie pójdziemy popatrzeć do Rafała. Tutaj piesek nam trochę szczeka. A my sobie tutaj popatrzymy, jak kolejne gołębie są wypuszczone. Który to jest gołębnik teraz, gdzie macie anteny podczepione? Ten, co tam w lot jest pierwszy? Tak, tutaj znajduje się gołębi lotowy. Ten. Powiedzmy, większość tam jest gołębi roczny. No tu zobaczmy. A tutaj jest dla starych. Aha, tu też są... kilka rocznych. Rozumiem. Się ale tak mniej więcej. My tu wtedy, jak w zeszłym roku byliśmy u kolegi Tadeusza, tą posesję i hodowlę przedstawialiśmy kolegom wszystkim. No i tak jak kolega Tadeusz wspomniał, w tym roku, tu zobaczmy, to tak wygląda jeszcze dalej. Tak tutaj wsparcie otrzymał od kolegi Rafała. Kolega Rafał w ogóle chyba ze Szczecina pochodzi, tak? Tak, tak. No, to znaczy tak poniekąd, bo urodziłem się w Toruniu, ale od 6 roku życia do 20 mieszkałem w Szczecinie. W Szczecinie. Tak, tutaj też lotowałeś wtedy, nie? Wróciłem. To znaczy pomagałem tacie. To aha. Mnie nazywam. Tata to... teraz w Rypinie lotuje? Tak. Też z sukcesami? No do tej pory tak. Zobaczymy dalej. No to zobaczymy. Tam też koło Rypina jest wspólny gołębnik w Rogowie. Też może pojedziemy tam zobaczyć, co się dzieje. A na razie będziemy tutaj czekać na przylot gołębi z tego lotu. Jeszcze raz przypomnijmy, jest to lot 700, tutaj jak dla was 715 km Rozendal. Mamy już teraz godzinę, chyba jest około 13, tak? Pomału? Tak, tak, tak.
13 już niedługo powinny się może te gołębie już pojawić. Także na razie dziękujemy i będziemy czekać na gołębie. No tutaj czekając na przylot gołębi kolegi Tadeusza i kolegi Rafała, pokażemy tutaj takie też jeszcze troszeczkę gołębi z rozpłodu. Więcej może o tych gołębiach rozpłodowych powie nam tutaj kolega Rafał, tak? To znaczy powiem w ten sposób. Jak widać, kilka celi jest wolnych, gołębie zostały rozłączone. Zostaną ponownie połączone, ale w określonych parach. Są zamówienia przez kolegów na... Po konkretnych, tak, po prostu po konkretnych gołębiach. W chwili obecnej te gołąbki odpoczywają, zażywają, że tak powiem, relaksu, kąpieli. Odbudowa, witamina i za, myślę, 3-4 dni zostaną połączone właśnie w pojedynczych celach, żeby krycie było 100%. Jeżeli ktoś zamawia po danej parze, żeby było pewność, że to jest, pewność, po, że to jest po tej parze, a nie wpuszczone na gołębnik i wtedy można domyślać się tylko, czy... Znaczy, może się zdarzyć, że krycie będzie przez innego samca. Tak, tutaj jeszcze tak. Powiedzmy, tutaj panuje taka bardzo fajna atmosfera. Tutaj są ściany grube, kamienne, takie, znaczy murowane. I widzę teraz, kiedy na zewnątrz mamy temperaturę dochodzącą powyżej już tam 25 stopni bodajże. Tak, to tak, tutaj jest. Tak jest fajnie, przyjemnie. Nie ma też przeciągu żadnego. Te gołębie mają tutaj bardzo dobre warunki. Też drogi oddechowe na pewno mają bardzo zdrowe, bo widzę tutaj, że nie ma ani kurzu, nic, co posprzątane jest. To tak staramy się, żeby to jakoś wyglądało. I... To dużo zamówień też jeszcze swoją drogą na młode macie? Tutaj? Jeszcze trochę jest. Jeszcze trochę jest. No zobaczymy jak dalej, ale na chwilę obecną jeszcze... No jest tutaj kolega z okręgu Warszawa do, że tak powiem, obsłużenia, zamówił 100 sztuk do lotu. O, to w chwili obecnej no, pierwszy transport pójdzie, drugi pójdzie za jakieś 2-3 tygodnie, bo gołąbki są dla niego, reszta jest zaobrączkowana. Rozumiem. Dobrze, to na razie dziękuję. Chyba, że kolega coś jeszcze chce dodać. Nie, to będziemy czekać na gołębie, może tam w trakcie. Zawsze jak to siedzą sobie hodowcy, rozmawiają, zawsze coś ciekawego jeszcze na pewno będziemy mieli do powiedzenia. Mamy już godzinę 14.18, gołębi jeszcze nie ma. Może się wkrótce pojawią, miejmy nadzieję, ale zobaczmy tutaj koledzy. Nie. Tadeusz i Rafał przygotowują teraz tutaj zawartość pojników, niejako taką tą zieloną ciecz. Co to jest? To jest TKK. Tak. Z elektrolitami. I to czeka na te gołębie w gołębnikach po przelocie teraz, tak? Tak, one to dostaną. A jaki elektrolit używacie? Wszystkie produkty w tym roku są stosowane pana Głazika, czyli Prima. Tutaj też zobaczmy jeszcze, zobaczcie hodowcy, koledzy, tutaj plan mają karmienia tutaj hodowcy. To znaczy tak, ja sobie ułożyłem plan, zanim się ten oryginalny ukazał, to ja już miałem ułożony plan od poniedziałku do poniedziałku. Tak, a tutaj mamy plan taki sam od nas ze strony, to od kolegi Andrzeja Głazika. I kolega Tadeusz twierdzi, że to jest dokładnie to samo. Tutaj zobaczmy taką wannę. No, prawie to samo. Wannę z karmą przygotowaną, tak? To jest karma mieszana dla gołębi młodych i dla gołębi rozpłodowych. Rozumiem. Natomiast dla gołębi lotowych to z różnymi, z olejem, czy z tranem, czy powiedzmy z lecytyną. W tym pojemniku są karmy przygotowywane dla gołębi lotowych. Tutaj zobaczmy jeszcze jak wygląda szafka, bo to hodowców na pewno będzie interesowało. Jakie tutaj produkty są? Możemy pokazać. Oczywiście. Tutaj zobaczmy. O, tutaj mamy karmy też jeszcze, które są tutaj stosowane. Widzimy, są karmy firmy Prima, ale też widzimy karmy firmy Ovigor. I te karmy zasadniczo tylko tutaj pani Tadeusz używacie? To znaczy nie, w tym sezonie tylko i wyłącznie na produktach Prima. Aha, a wcześniej jest taka szafka na produkty, czyli lekarstwa i tak dalej, nie, no ale to jest... Rozumiem. Tutaj jeszcze powiedzmy tak, że kolega Tadeusz prowadził tutaj sklep z artykułami dla gołębi. Tutaj sklep się znajduje tutaj obok. Tu wejdziemy zobaczyć, zobaczmy. Tak tu wygląda. Tutaj możemy się, zobaczmy, zapoznać z produktami firmy, między innymi widzę Haplabs. Są też produkty Renfreda, Baxa, Natural, Prima, no i Ovigoru. Cały asortyment firmy Prima. Prima, tak? Tutaj zobaczmy też te karmy, bo o karmach firmy Prima już mówiliśmy, a tutaj jeszcze widzę też w ofercie są karmy firmy Ovigor. Tutaj jako ciekawostkę podajmy, że każda karma firmy Ovigor jest karmą w worku 25-kilowym, podczas gdy inne firmy mają też pewne serie w 25-kilowych, a niektóre w workach 20-kilowych, tak? Tak, chciałbym nadmienić, że przez 20 ostatnich lat lotowałem tylko i wyłącznie na karmie Ovigora. W
tej chwili postanowiłem lotować wyłącznie na produktach firmy Prima. Jak na razie jest rewelacyjnie. A co się na to złożyło, taka zmiana decyzji? Bo mało kto zmienia po 20 latach. To znaczy reklama zrobiła swoje. A reklama zrobiła swoje, rozumiem. I się na razie sprawdza. Sprawdza się. Dobrze. Koledzy Andrzejowi. Muszę podziękować panu Andrzejowi, że na razie się sprawdza. Oby tak było dalej. Rozumiem, dobrze. Popatrzmy jeszcze, a każdy z kolegów, który będzie chciał tutaj w okolicach Szczecina, będzie przebywał, będzie chciał zaopatrzyć się w jakieś produkty dla sportu gołębiarskiego, zawsze tutaj może kolegę Tadeusza odwiedzić i te towary tutaj nabyć. A my idziemy sobie przed gołębnik, bo to już niedługo się powinny zacząć pojawiać gołębie. Zobaczmy, jak kolega Rafał tam nosi teraz te pojniki wypełnione tym zielonym płynem, czyli to są elektrolity i TKK. TKK Stolisana. Stolisana, dobrze. O. Lot nie będzie lekki, bo jest dość silny południowy wiatr. Tak, południowy i południowo-zachodni. Teraz tak właśnie ostatnio zaczął wiać, tak? Także tak, troszeczkę się nasilił, także no już powinny być. Przy sprzyjającym wietrze to już powinny być 10-15 minut temu. No my tu czekamy, natomiast, tak? Natomiast w tej chwili jeszcze nie ma gołębi. Czekają. Możliwe, że lada chwila się pojawią. Zobaczmy te głowy wpatrzone, młode oczy w niebo. A te gołębie, które, że tak powiem, były na tym symulowanym locie, już weszły wszystkie? Tak, tak, tak. I one teraz też dostaną dokładnie to samo? Słucham? One same piją teraz to wszystko, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście. Tak, karmę mają to samo wszystko. To jest po prostu tak, jakby wróciły z lotu. No, tylko tyle, że bez wysiłku. Tylko tyle, że bez wysiłku, z garażu. Tu, o proszę, młode się już wykąpały. O, zobaczmy. Wszystkie pomalowane. Miejmy nadzieję, że Jaszom nie będzie tak brał, jak brał dotychczas. Jest a dużo tutaj bierze? Stop, no tak jak mówię, no nie wiem, czy pan to nagrywał, ale to co rozmawialiśmy, że po jednym dniu, jednym dołu. W ciągu 7 dni 7 lotników zginęło. Czyli dość i dużo. Na każdym oblocie jednego gołębia brakowało. Czyli był jak pomalowaliśmy gołębie, czyli już, bo to było na oblotach już na pierwszym locie konkursowym. W ciągu 7 dni 7 sztuk zginęło, z tego bodajże 5 z 50. Także jest naprawdę dla nas szok. Odpukać do tej chwili jakoś nie widać na oblotach, żeby coś brakowało. Z młodych tak samo. Jest 150 sztuk, tutaj co drugi dzień liczę, stan się zgadza, także... Czyli to malowanie się sprawdziło? No, chyba że jaszczębiak, chyba że się jaszczą przeniósł. Aha, a my tu popatrzymy, albo też padł ofiarą gdzieś. O, tu zobaczmy, widzimy, jak te gołębie się wzbijają, taki widać jasno-fioletowy kolor, pod skrzydłami mają, to jest bardzo jaskrawe. Stosują hodowcy tę metodę odstraszania jastrzębia. Tu widzimy, o, zobaczmy, tutaj wlot jest. Pokażę, o tak, już teraz to widzimy. Tak jak kolega Tadeusz powiedział, tutaj 150 gołębi młodych. Można do środka wejść. Wejdziemy sobie do środka, też pokażemy, one tu mają wanienkę, tu sól tylko jest, tak? Tak. To jest chyba Renfrida? To jest spalomy. Spalomy. Taki charakterystyczny. Zawsze od 20 lat używam tylko tej firmy. Oczywiście to jest Zowigora, kupione z hurtowni, ale to jest spalomy. Tu kolegi Jacka. A tu zobacz, to kolega dość nisko ma w tych gołębnikach. Tu no, jest różdż, widzimy. Na mój wzrost. Rozumiem. O. A te gołębie widzimy, jak tak latają. Widać pod skrzydłami, że mają ten jasno-fioletowy kolor. O. W pojnikach samo wodę mają, tak? To znaczy w tej chwili mają, nawet nie wiem, co jest w grafiku w tej chwili, bo to już Rafał się tym zajmuje. Zawsze coś mają w wodzie. Aha, jeszcze tak zapytam, problemów z chorobą gołębi młodych nie ma teraz w tej hodowli? Nie mam żadnego problemu. Tutaj jeździliśmy ostatnio, to koledzy narzekali, że zaczynały się duże problemy już z gołębiami młodymi w wielu hodowlach. Jeszcze nie dostawały żadnych antybiotyków, raz dostały kurację na TKK przez 7 dni i to wszystko. No, widzimy. Ale jest stosowany systematycznie głazika, ten miks naturalny, tak. Probiok, także widzę, że to działa, bo widać po gołębiach. No tu widzimy, właśnie jest ich 150, jak kolega wspomniał. Zobaczmy sobie, tutaj spędzałem czas na takich regałach. O, ze wszystkich stron, pomieszczenie jest dość duże. Tutaj widzimy, jest róż taki, który sprzedaje firma Polmark od kolegi Marka Rzepki. Tak wyglądają karmiki. I
tak wygląda właśnie wnętrze dojemników młodych. Pójdziemy teraz na zewnątrz i będziemy czekać dalej. Jeżeli chodzi o higienę, to ja tutaj tam za bardzo nie dbam. Zresztą nigdzie, w lotowych, tam nawet u lotników to jest sprzątane raz na dwa, na trzy tygodnie. Tutaj tak samo, no chyba, że już przepełnia się na tych kratkach, nie? No to tam, ale co dwa tygodnie... Tutaj zobaczmy, takie kratki są na tych, nie jest, w tych celach. Nie jestem zwolennikiem wybitnie czystej higieny, bo... osłabia odporność to? Ja tak uważam. Rozumiem. Go musi, a zwłaszcza młody, powinien sam się odpornić. Takie słabsze jednostki kolega leczy, czy tutaj likwiduje? Słucham? Likwiduje kolega, to usuwa znaczy, z hodowli, czy... One same się likwidują. Same zginą. Rozumiem. Przymkniemy chwilkę. Jeżeli jest słaby, to jest odizolowany. Natomiast jeżeli chodzi o loty, to on sam zginie. To jest... Tu rozpłodowe pary kolega na kolejne? Tak, to są te pary rozpłodowe, które są aktualnie, aha, w rozpłodzie. Czyli tak analogicznie jak tam wcześniej w tym pomieszczeniu. Tak. Tutaj są eliasy, one są na luzie, ale też są systematycznie według zamówień, one są parowane. Tutaj z kolegą rozmawialiśmy, postaramy się kolegą tutaj, bo to są takie dość gołębie rzadkie, braci Elias, to są TV01110 z Dortmundu, tam oddziału. Wybitne Janseny i Deklap. Tak, to kolega tutaj... Rafał wykona kilka zdjęć, jak młode będą, to postaramy się nas na giełdzie. Tych gołębi naprawdę jest bardzo mało w Polsce. Zobaczmy je. Te gołębie spotykaliśmy już też na targach w 2006 roku na stoisku w Gdańsku. Była ta spółka razem z Dariuszem Suskim, który też ma podobne. Zobaczmy. Tak to wygląda. Może przejdziemy tam do naszego oczywiście. Tam, gdzie są też pary połączone. Kolega nam jeszcze pokaże tutaj. Jeszcze jutro będziemy łączyć według zamówień, które są zgłoszone na gołębie do rozpłodu. Mhm. I tu rozmawiamy z kolegą Tadeuszem, a Rafał biega. No i to są, tak jak mówię, to są wszystkie gołębie, one są cały czas zamknięte. Tutaj wszędzie jest napisane, jakie młode, jakie obrączki zostały zapisane. To już wszystko Rafał kontroluje i tak dalej. Na każdej celi jest wszędzie zapisane numer obrączki danego gołębia. I też raz podkreślmy, to jest wszystko w tym kierunku, żeby nigdy nie było problemów z tym, czy dany młody jest po tej parze dokładnie. Tak, jak wystawiam rodowód, to ja muszę być na 100% pewien, że to jest po tym, a nie po innym gołębiu. Często jest tak, że samiczka jest na gołębniku, 5 samców siada na nią. No, nie wiadomo po kim. Jeszcze się zapytam, tutaj mają teraz karmę, jaką mają? Tutaj to jest klasyczna rozpodowo-lotowa, tak? Często jest z różnymi dodatkami. Aha. To zależy, to już, tak mówię, to już wszystko kontroluje Rafał, także on i dodatki do wody i tak dalej, to są takie, widzi pan, pojniki. Widzę. Mniejsze, ale... Ja przyznam się, takie pojniki używałem do pojenia piskląt, kurczaków. No tak, no bo to ale tu się sprawi, takie porobiłem przy każdej celi takie, żeby to wyżej... Ograniczniki, żeby nie wypadało, widzę tu... Bo w każdej chwili mogę sobie ściągnąć to, prawda, ten kurz, bo to raz dziennie się wchodzi i ten kurz zawsze tam... ten, co się osadza na powierzchni wody. Tak jest, tak. Ale mają... tak widać, no gołębie są, one, tak mówię, od marca są zamknięte cały czas. Chyba, że gdzieś jest specjalne zamówienie, także jeżeli pozycja gniazdowa odpowiada, to zabieramy czy samczyka, czy samiczkę, łączymy z innymi gołębiami według zamówień. I wtedy, jak się nazywa, hodowca ma zawsze pewność, że dostanie to, co zamówił. Nie może być inaczej. Rozumiem. A większość tych gołębi, które kolega ma w rozpłodzie, które nie sprzedał, co żałował właśnie, że nawet rozpoczął wtedy, bo nie znał wtedy jeszcze kolegi Rafała, to ma może na stronie internetowej i możemy oglądać. Super materiał był i już został, go nie ma. Został też, tutaj rozmawialiśmy na praktycznie, w Sosnowcu sprzedany, tak? Praktycznie lotuje, do lotu została ta, powiedzmy, ta... Gorsza liga. Druga, trzecia liga. Bo klienci na tą pierwszą ligę, tak jak tu to kolega nazywa, znaleźli się dość szybko. Ale i ta druga liga też... Pokazuje się, że se potrafi. Bierze wszystko w oddziele, nie tylko, bo i w rejonie. Tu jest takie specjalne pomieszczenie dla gołębi, które są... one nie widzą otoczenia. Tak. Które są zamówione. Aha, młode po prostu. I te gołębie one muszą się nauczyć jeść, pić i tak dalej.
Tu jest dwa gołębie są stare i jeden jest przywołany, który będzie już nawiązaliśmy kontakt z hodowcą, z właścicielem. Z właścicielem. Będzie wysłany ten gołąb. Natomiast pozostałe to jest wybitnie gołębik dla gołębi, które przechodzą kwarantannę tak zwaną. A zobaczmy, jeszcze koledzy, tutaj nie ma żadnych, tak jak kolega wspomniał, nie ma żadnych drutów, siatek. One po prostu mają litą ścianę, nie widzą, tylko tutaj w suficie jest świetlik, który dopuszcza promienie słoneczne, żeby było jasno. I te gołębie nie widzą praktycznie w ogóle oświetlenia, bo ten świetlik też jest zrobiony z takiego matowego, za matowej pleksy powiedzmy. No musi być troszeczkę tak, światła. To zawsze to jest. Natomiast te gołębie nie widzą otoczenia, także jak idą już do kolegów, którzy zamówili gołębie, to po prostu nawet mogą być oblatane tam. Oczywiście, no te gołębie już będą w poniedziałek wysłane. Aha, bo dobrze. Tutaj te idą w okręg warszawski, także tu jest 54 gołębie, które będą w poniedziałek wysłane. Przyjeżdża hodowca. No a my jutro zamieścimy film, to ten hodowca nim przyjedzie, już będzie mógł sobie zobaczyć na internecie jutro, w niedzielę, jak tutaj te gołębie, w jakich warunkach czekały na jego przyjazd. No, zna moje warunki, on już od wielu lat lotuje na moich gołębiach z powodzeniem, także tak to wygląda. Dobrze, dziękujemy na razie i pójdziemy teraz patrzeć, jak gołębie przylatują. I pojawił się pierwszy gołąb, mamy godzinę, którą, Rafał? Powiedzmy? 15.37, 31 sekund. Tak, czyli jaka była prędkość tego gołębia? 1201,9. Tak, i to był pierwszy gołąb. Jaki to jest gołąb, który konkursy wcześniej zdobywał? Szósty konkurs. Szósty konkurs. I to jest iloletni? Roczny? 09 rok. Czyli czteroletni gołąb. On tam wszedł. Niestety nie udało nam się zarejestrować, bo bardzo szybko siadł i od razu wszedł. Nie zdążyliśmy uruchomić kamery, ale za chwilkę, miejmy nadzieję, się pojawią kolejne. Już będziemy mieli włączony sprzęt i będziemy to dla kolegów rejestrować. Zobaczmy, to ile lot trwał? No cześć Andrzej, jest pierwszy. Tak. No będzie 10 godzin niecałe. 9:50 tak. Minut. Tu zobaczmy niebo, jest jest trochę zachmurzone, nawet bardzo. Jest słonecznie, ale na szczęście też nie pada. Ale mimo to, jak będziesz coś miał, to daj znać. Koledzy zaraz tutaj się dowiemy, czy dobra, też mają. Dzięki, no, ale my tu już pierwszego gołębia w hodowli kolegi Kapturskiego i kolegi Rafała mamy, tak? Co tam koledzy meldowali coś? No, rozmawiałem w tej chwili z Andrzejem Kulmanem z oddziału Stargard Szczeciński. No jeszcze nie ma. Ale ponoć w Świnoujściu jest 5 sztuk u kogoś. Aha. Czyli widać, że pomału się zaczynają pojawiać. Tak, ale tak. Gołębie. Patrzmy właśnie, są dwa gołębie, już Rafał zobaczył. Tu podejdziemy bliżej, o widzimy, siadają. Jeden. No. One już są odbite wszystkie, nie? Tak. Się odbiły. Aha. Chodź. Czyli na razie jest wszystko w porządku. Wszystko z typowanych gołębi. Trzy samiczki, one to z jakich lat? Są gołębie tutaj, pan z tamtej strony. Pokażmy. Idziemy zobaczyć. Albo jeden. O, tutaj. O, widzimy, w niebie tam je widać. One pomału krążą, zaraz będą siadać, nie będziemy ich płoszyć. A tu widzimy, w międzyczasie wchodzi kolejny gołąb. O, zobaczmy, tu schodzą. Chodź, jeden, bo ten jeden sobty to młody. 5732. Ta samiczka to nie jest wasza, czy wasza? Nie, to jest młodziak. Młodziak, ale wasz? Raczej nie sądzę, raczej przylęknęła. Aha, bo nie ma też skrzydeł malowanych, widzę. Czyli sobie dziewczynę przyprowadził, tak? O, i kolejny jest. Tak. O, widzimy. Zobaczmy, jak kolega Rafał te gołębie zna. Ile ty miałeś na nauczenie się tych gołębi, Rafał, czasu? Od lutego. I tak dobrze znasz. No właśnie. To teraz przyszły jakieś roczne już, nie? Nie, rocznych nie daliśmy. Nie daliście. Z tego względu nie dlatego, że tam z jakichś obaw, że nie wrócą, tylko no, trzeba budować drużynę na przyszłość i szkoda. Zostało ich 20 kilka, dlatego na dwulatki musi ich być znacząca ilość.
No, zobaczmy, czyli mamy już 5 gołębi. Tak. O, wszystkie typowane? 4. 4. Tak, słucham. No to zobaczmy. 5 siadło teraz w krótkim czasie. 4. Popatrzmy, tu w niebie na razie nie widać kolejnych ptaków. Ile? 5. 5. Teraz nam powie Rafał, kto dzwonił, pewnie też jakiś kodowca, który chce się pochwalić. To zobaczmy. Później wyjdziemy jeszcze zobaczyć, w jakiej formie są te gołębie, w kondycji po tym locie. A tu zobaczmy, jest ten jeden gołąb, którego przyprowadził z sobą jeden samczyk, samiczka tu siedzi, nie wchodzi, odpoczywa. Zobaczymy za chwilkę. Słyszymy, hodowca woła, jest kolejny gołąb, siedzi tam na dachu, widzimy. No, widzimy, tak charakterystycznie każdy ma pomalowane skrzydło. O, zaraz będzie. On na który wlód powinien skoczyć? Raczej u góry. Raczej u góry. Z tych 5, które przyleciały, są 4 stypowanych, jeden poza. Ale już ten siadł. Typowany? Nie. Słyszymy. Rafał pamięta wszystkie numery. Wie, który był typowany, który nie ten. Mówiłeś, ten 5671, to w zeszłym tygodniu jakiś był typowany. W tym tygodniu akurat nie. No, ale zdarza. Zdarza. Dobrze. Z tych gołębi, które przyleciały, to wszystkie są starsze, takie 3-4-letnie, tak? Nie, ten akurat jest dwuletni. Dwulatek. Ale poprzednie 3-letnie praktycznie 3-letnie. Wszystkie. No tak jak mówiliśmy, tych rocznych nie dali na lot koledzy. Zadzwonię do... Za ta samiczka tam teraz siedzi, nie chce odlecieć. No, to młody, to on nie odleci. No, dobrze. I czekamy na kolejne ptaki. No, tu jeden kolega, wcześniej się już dowiedzieliśmy, 8 km wcześniej. Ma ile gołębi? Jednego. Jednego. Teraz zadzwonię do prezesa do spraw lotowych. Dowiemy, czy jak tam idzie innym. To będziemy dla kolegów wszystko to relacjonować. I mamy 3 kolejne gołębie. Czyli razem to już będzie 9. Oj, jest tutaj, widzimy. Jeszcze to czwarty, nie? Ten jeden. I tu z tyłu leciał jeszcze. No zobaczmy, one tutaj nadlatują. Ten jeszcze nie wszedł. No to zobaczmy, ale tu za gołębnikami był jeszcze jeden. Chyba. Trochę schowam, żeby go nie płoszyć. Widzimy, ma dość opuszczone skrzydła, jest zmęczony. Jakby nie było, jest to 700 km ponad. Słyszymy, kolega Tadeusz nawołuje. Chodź, pójdzie, chodź. 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 No chodź, bo czas ucieka. Chodź. Widzimy, każdy hodowca chodź. Lubi, jak te gołębie od razu wchodzą. O, ten odbiło go już. To był 10? 9. Jest już 9 gołębi, na 30 wypuszczonych. To jest 30% już ponad. Nawet dokładnie 30. Też jaki to był też? Same dwuletnie, tak, nietypowane. Pierwsze gołębie, które były, to rozmawialiśmy, są to gołębie z Gestenberg pomieszane z Bójkiem, tak? I Eliasami. To znaczy nie. Stypowanych były Elias razy Bójk, no i pozostałe Gestenberg. 30% już jest, te 9 gołębi tyle właśnie to stanowi, na 30 wypuszczonych, czekamy za chwilę, może będą następne. Koledzy jeszcze inni też zgłaszali pojedyncze sztuki, a w
wyniki to będą za kilka dni na stronie internetowej oddziału, już wszystkim znane. Dwa dni, tak? Tak, w tym dniu myślę, że powinno być. Jeszcze powiedzmy. W poniedziałek po południu. Wasze wyniki też na stronie internetowej są, tak? Zawsze tak, można tak, zobaczyć, tak. Jak to jest, podajmy adres. Pamiętasz, Rafał? Znaczy, szczerze powiem, że dokładnego nie. Ja zawsze w goglach wpisuję 309 PZHGP i wyskakuje. Pierwsza, która. Także widzimy. Jest. Tak sobie chodzi, koledzy, znajdą nas też adres tej strony internetowej w zakładce oddziału PZHGP i może tam wejść i zobaczyć. O. Popatrzmy. Niebo trochę się rozjaśniło, te chmury wiatr przewiał i za chwilkę na pewno będą przechodzić kolejne gołębie. I tutaj pojawił się kolejny gołąb. Gdzie on tu krąży? Z prawej, z lewej? Gdzieś tutaj leci. O, tu stoi, widzimy. Widzimy, on tu już jest na dachu. O. Tutaj takie położenie jest troszeczkę niekorzystne do obserwacji, bo osłonięte jest to drzewami, blokami. Nie widzimy, te dopiero pojawiamy. Widzimy gołębie, jak tak siadają praktycznie na dachu od razu. To już to 10 gołębi macie. To mamy komplet typowany. Czyli typowany ostatni przylecie. Tak, to akurat samica, która w oddziale prowadzi po 6 latach chyba wydań, no, powinna złapać siódmy konkurs. Siódmy konkurs. I należy, co jest najlepszym lotnikiem oddziału? Tak, na razie? Tak. Tydzień temu była trzecia na oddział. To jest kolego Tadeuszu, to jest jaki gołębi? Też Gestenberg razy? Też Gestenberg. Aha. W lepiej. No, zobaczmy. A ta niebieska samiczka młoda tam sobie siedzi. No. Przyciągnął tutaj chłopak, że tak powiem, i pozostawił. No. Nawet ani wody, ani karmy nie chce dać. Patrzmy w niebo. Na razie nic nie ma, może się coś pojawi za chwilę. No i jest kolejny, tak jak mówiłem, praktycznie z nad bloków od razu siadają na daszku czy tutaj na wlocie. Nie idzie ich od razu tak w locie, w niebie sfilmować. Im się włączy kamerę, one już są, że tak powiem, na tym dachu. Teraz przez chwilę nie wyłączymy, może zobaczymy, z którego kierunku nadlatują. Będziemy obserwować niebo. Patrzmy. To jest już 11 gołąb. Na 30, przypomnijmy, zakoszowanych z tej tutaj hodowli. Już mamy powyżej 30%. Mało się. Myślę, że będzie tutaj konkurs zamykał. Tam hodowcy też zgłaszali już kolejne gołębie. Ale to wszystko, tak jak mówiłem, będzie dopiero widoczne na stronie internetowej za, tak jak Rafał wspomniał, 2-3 dni. A nie, 8. O, to dobry, bardzo dobry gołąb. Który przyleciał teraz? Tak, tak, on ma 2 razy w 10 na oddział, tydzień temu też przyzwoity konkurs i no i teraz jest następny. Kolejny 8-2-9, nie, samiczka z dołu. To czyli już te 13. No, te gołębie na 30. Tak znienacka się pojawiają i od razu praktycznie wychodzą zza drzew, za budynków, także ciężko jest zaobserwować ich przylot. Tu po prostu tak siadają, powiem szczerze, że na ten dolny gołębnik to bardzo rzadko kiedy trzeba by w tym miejscu stać, bo nie widać, tak, no. Tak schodzą dziwnie, tak są nauczone po prostu. No tutaj też, zobaczmy, tutaj są też budynki, są, jak się nazywa, drzewa, bloki. To powoduje, że naprawdę ich nie widzimy, jak skąd nadlatują dokładnie nad, bo one od razu się pojawiają i siadają praktycznie. Tak, tak. A teraz poczekamy chwilę, wspólnie z Rafałem będziemy obserwować. Powinny tak bardzo nisko tutaj, 3-4 metry nad wysokością dachu. One tak właśnie się składają, szczególnie z tego gębnika, bo z tego nie, z tego wysoko. Z tego wysoko. Od razu można poznać. Nie zawsze, ale często. 13 gołębi, to już pomału będziecie mieli 50%. Brakuje tylko 2 gołębi do tego. Zobaczmy. Kurde, na 2. O kur. A teraz? No, a on ile tam? Ze 70 pewnie. Też nie więcej. No, teraz się rozpoczęły telefony. Koledzy między sobą wymieniają informacje, ile kto ma gołębi. Porównują z odległościami, ile mają z tego lotu. A przypomnijmy, jest to lot okręgowy. Tutaj akurat do kolegi Tadeusza i Rafała. Kolegów, przepraszam, jest 715 czy 716 km. Jest to lot zaliczany do lotu maraton, kategorii maraton. Popatrzmy, to cierpliwie staramy się teraz czekać, żeby zarejestrować, jak będzie gołąb jakiś nadlatywał. Na razie nie udało nam się to zbytnio.
ponieważ bardzo nisko i tak znienacka się pojawiały, że i szybko wchodziły przede wszystkim. Widzieliśmy tylko te, które chodziły już po dachach, czy na wlotach ewentualnie. Ale on nigdy nie je. Pewnie, bo sobie tam ptaszki latają jakieś, ale to nie są gołębie. Zobaczmy. Niebo nie jest całkiem takie bez chmur, ale i tak jest lepiej niż kilka godzin temu, gdy było większe zachmurzenie. Zobaczmy też kolegę Tadeusz. Wraz z Rafałem, z synem, sobie mają taki punkt, gdzie mogą oglądać swobodnie przylot tych gołębi, patrzeć jak zegar rejestruje. Trochę cierpliwości trzeba mieć do tego sportu, to każdy z kolegów oj, wie. I dużo pokory. O. Jeden z chyba z niewielu sportów, który uczy pokory, naprawdę. Bo czasem jeden lot może zmienić wszystko. Można myśleć, że na pewno się wygra, a jeden jakiś mały błąd i można wszystko przegrać. To jak tak rozmawiamy chwilę i mamy trochę czasu, to się Rafała też zapytamy. Tutaj co cię skłoniło, że tutaj do kolegi Tadeusza się w hodowli, że tak powiem, zaangażować? To znaczy, powiem tak, na pewno to, że w momencie, gdy tacie pomagałem jakieś 8-10 lat temu, to była czołowa hodowla, a widziałem film, który właśnie zamieścił tutaj kolega. No i chciał pan Tadziu wysprzedać wszystko, ale też z tego, co dochodziły mnie słuchy, po prostu szukał kogoś, kto by był mu w stanie pomóc. Wiem, że to były 2-3, czy tam nawet więcej osób, ale no nie sprawdzały się. Ale to były osoby, które no nie znały się w ogóle na gołębiach, nie umiały złapać. Wam ta współpraca właśnie, że tak powiem, widzę, że się no, bardzo udała. No, ja to tak się śmieję, jeszcze nie ma co chwalić dnia przez zachodne słońce, ale wydaje mi się, że to taka mieszanka rutyny z młodością, także no zobaczymy, co to będzie dalej wychodziło. Patrzmy, na razie mamy przerwę w przylotywaniu. Przypomnijmy, pierwszy gołąb pojawił się o godzinie 15.37, 5.40, czyli te pierwsze 5 gołębi, z czego 4 były typowane, weszły w 4 minuty niecałe. Teraz mamy 13 gołębi i jak na taki długi lot, to jest ciągle bardzo dobry wynik. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało w skali oddziału za te 2-3 dni na stronie z wynikami. I mamy dwa kolejne gołębie. Jednego. A ten... Tak, to jest młody wyskoczył. Wyskoczył jeden. Chodź. Ten gołąb jeden nadleciał z tego kierunku, o którym mówił Rafał. Chodź. Z tego gołębnika. Tak, tutaj powinno zlecieć. A on będzie gdzie wchodził? Do tego dolnego czy górnego? Tutaj do dolnego. Do dolnego. Chodź. Chodź. Wołają, flamandowie to nie wiem, Rosjanie pewnie idi suda. Chodź. Pan woła, panie Tadek, ona będzie za panem. Chodź. Pan kolega Tadeusz wziął. Chyba, że to jest 16. Ale nie. Wylewał właśnie wodę z kąpieli. O, odbiło. Teraz Rafał zobaczy, nam powie. Nie, to będzie znowu. I jaki to jest gołąb? 877, też szósty konkurs. Jeżeli to jest w konkursie, a raczej tak, to też dobra samica. Tydzień temu właśnie tam jej niewiele brakło. Spudłowała jakieś tam 15 minut. No i dzisiaj w miarę przyzwoicie, też dwuletnia samica. Czyli 14 gołąb już jest, tak? 14 czy 15? 14. Pomału jeszcze jednego nam brakuje do 50%. I tu widzimy.
Patrz, dziwne, że tam wchodzi. Ale teraz mamy to, co jest najprzyjemniejsze w sporcie gołębiarskim. Oczekiwanie na przylot gołębi, obserwowanie, jak one wchodzą. Zobaczmy, kolega Tadeusz idzie bezpośrednio sam go zawołać. Zresztą ją zawołać. Ten młody gołąb, który wyleciał. Jeszcze krąży. O. No, a młody też już wszedł. Widzę, Rafał, teraz ta rutyna zadziałała. Tak? Tak, dokładnie. Chodź. Jest 15 gołąb. Chodź. Tym razem tutaj na rogu widzimy go, łeb sam tylko. O, nie już cały. Chodź. 4, 4, 6, 9 metry, ale... Zobaczmy, jak kolega rozpoznaje dokładnie. W locie już widzi gołębia. I to który konkurs tego gołębia? Jak już tak pamiętasz? Czwarty albo piąty, niech to składa. 1132 prędkość jeszcze. Jak to oceniasz? Dobra czy zła? Jak tutaj myślisz będzie? Nie wiem, w konkursie raczej tak, ale... No... Przyzwoita. No, na 700... ponad kilometrów, to jest całkiem przyzwoita prędkość. Już tam dokładnie powiedział, co ma podać. Tutaj kolega, jak Andrzej ze Stargardu? Andrzej Kulman. Tak, ile tam gołębi ma? No Andrzej, no jak dzwoniłem do niego przed chwilą, to tam piąty siadał, z tym, że no oni mają 20 km dalej, to jakieś 20 minut. Aha. Wszystkie, nie, no, tak, no nie, teraz o tym czasie to tak, że powiedzmy 50 i 2-3 sekundy na minutę, na kilometr. Wy to już macie chyba 16? Tak. Powyżej, czyli powyżej już 50%. Będziemy widzieć później na listach oddziałowych, czy ile w konkursie jest. Koledzy są bardzo dobrej myśli. Zobaczmy. Jak każdy hodowca. Jak każdy hodowca. Ale pogoda nam tutaj dopisała. Nie jest pochmurno, aż mocno pada. Ale jednak pada. Wiatr swoje zrobi. Wiatr swoje zrobi, ale hodowcy lubią to takie, często mówią, że lubią silny, takie... silny, porywisty wiatr południowo-wschodni. Czyli tak z północy na północ zwiewa je. I tutaj widać, jak te gołębie idą. Powinni najszybciej mieć gołębie te rejony nadmorskie, czyli Dziwnów, Świnoujście, Niechorze, Międzyzdroje. Międzyzdroje, właśnie tamte rejony. Pomimo, że mają dalszy kilometraż. Ale no, tak powiedzmy w tym, no, w podobnym czasie będą mieli, tylko że mają dalej. No tylko, że no i dojdzie im kilometr. To będziemy wszystko tak na listach widzieć. Znaczy 17. 17 już? 16? 16. O, zobaczymy, 16 chyba. Dobrze, a czekamy na kolejne. Przetnie. No tutaj lata kolejny gołąb. To już będzie który gołąb, Rafał? 18 gołąb na 30. O, widzimy. Patrz sobie tutaj z boku. Może przejdę, zobaczymy go. Pierwszy gołąb od dłuższego czasu, nie? Tak, teraz może. Tak się zrobiła nam chwila przerwy. Chodź. Zleciał teraz. O, już odbiło go. Teraz tu podejdziemy zobaczyć. Nie widzieli, na zegarze jest. Tak, 22.04. I to ile, który 18 gołąb? Tak. Zobaczmy, o której godzinie on już jest odbity teraz. 16.52. Czyli minęło już ponad prawie półtorej godziny od pierwszego. Godzina 15. Godzina 15. Zobaczmy, te koledzy, zobaczmy, czy też latają na zegarze firmy Benzing. Kolega Rafał chwalił bardzo ten zegar. Według mnie to jest chyba jeden z najlepszych zegarów, jakie... Benzing, tak? Tak jest. Ten kolega lotował wcześniej, korzystając z innego zegaru? To znaczy, ja miałem Atistop. Ale jak tylko wyszły te zegary M1, to od razu zmieniłem na M1. I jest, według mnie jest rewelacyjny. Zero awarii.
Tu może być 4 hodowców wpisanych, ewentualnie 4 drużyny. Mhm. Nie ma problemu. Nieograniczona ilość gołębi. Dostęp automatyczny do wszystkich wiadomości, funkcji, jakie są tylko możliwe. Rozumiem. Również mam tą stację specjalną, gdzie jeżeli jest lot katastrofalny, to wyciągam. Można wyłączyć taką stację dokującą. Stacja rejestruje, a ja z zegarem w każdej chwili przychodzę, on na nowo odczyta to, co zostało zarejestrowane. Tak, to co stacja zarejestrowała, i funkcja to na nowo. Tu jest jeszcze, trzeba by dokupić jeszcze dodatkową funkcję u dystrybutora, gdzie... O, jest kolejny. Nie, on się w tej chwili ustawił. Można jeszcze dokupić dodatkową funkcję, bo ta stacja ma tą funkcję, tylko tam jakiś trzeba... Przeprogramować może jakiś software? Jakiś tam gadżet dodatkowo trzeba kupić, gdzie jestem na wczasach. I na telefon komórkowy. On mi przesyła od razu informacje na bieżąco, gołębie, online, jakie gołębie, tak jest, na telefon komórkowy. Rozumiem. Ale to mi jest w tej chwili niepotrzebne. Tutaj widzimy, że się przyjemnie czas spędza, obserwując bezpośrednio. Że to hodowca, to nie wyobrażam sobie, że hodowca siedzi nad morzem i tutaj dał gołębie na loty, żeby ktoś inny lotował. No, przypadek sporadyczny. Chyba tak. No, może to, tak się właśnie zdarzyć. Właśnie ta pasja jest często przyczyną wielu konfliktów rodzinnych, gdyż rodzina chce spędzać czas gdzieś nad morzem, nad jeziorami, tudzież za granicę się udać, a tu niestety w czasie sezonu lotowego tata, z reguły to tak jest, blokuje wyjazd rodzinie. I ja mam na przykład ten komfort, że żona pewnie sobie by nie wyobrażała mieć męża nie hodowcę. Aha. No to kolega jest w tej szczęśliwej sytuacji, nie tak jak wielu innych hodowców. I na zakończenie już dzisiaj będziemy pomału tutaj się, że tak powiem, kończyć, relacjonować dla kolegów lot. Tu zobaczmy, koledzy, i Tadeusz, i Rafał patrzą ciągle w niebo. Za kolejnymi gołębiami czekają. Tych gołębi przyleciało na dzień dzisiejszy Wam 19, 18. Tak? 18 na 30 zakoszowanych. Jeszcze pozostaje ciągle 12, jest na locie. Ale my możemy się pokusić teraz o takie krótkie podsumowanie. Tutaj może Pana Tadeusza, kolegę Tadeusza, przepraszam, poprosimy o podsumowanie tego lotu. Czy jest zadowolony z tego lotu? To znaczy, ja jestem zawsze zadowolony, bo tak jak w tym roku ja nie mogę narzekać na jakość gołębi i na przygotowanie tych gołębi. Tutaj Rafał jak na razie spisuje się na 100%, czyli te gołębie są przygotowane, pomimo że to nie są te gołębie, które zostałyby, gdybym nie likwidował hodowli. No ale jest dobrze i ten lot też jest jeden z cięższych lotów, także ja podejrzewam, że konkurs na pewno będzie trwał ponad godzinę. No myślę, że tak, konkurs, w tej chwili mamy godzinę 3 po 5. Wydaje mi się, że konkurs może trwać gdzieś tak do wpół do 5, to na 100%. Bo to będzie godzina. Z tego, co koledzy tam przez telefon powiedzmy meldowali, zgłaszali. Z tego, co rozmawiałem z kolegami, to seria powinna być najlepsza. Myślę, że nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że zdecydowanie najlepsza. No ale zobaczymy. No, jeszcze być może o jakimś tam przylocie któregoś z kolegów nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli by miał tak rewelacyjnie, to już każdy by o tym wiedział, no bo wiadomo, że jedno. Koledzy zawsze zgłaszają, my to tak. Też widzieliśmy, dzwonią, informują także o gołębiach. No, z 30 wydaje mi się, że te 17 to na 100% powinno zdobyć konkurs, więc nie ma przy dość wymagającym locie, wydaje mi się, że to jest przyzwoity wynik. Ja tutaj od siebie chcę dodać, tylko że to jest miło mi tutaj kolegę Tadeusza, tak powiem, w takim dobrym zdrowiu i humorze zastać, bo kolega, jak wtedy nagrywaliśmy film, kiedy likwidowaliśmy hodowlę, był bardzo chory, to takie komiczne sytuacje były, że nawet kolega w piżamie ze szpitala uciekał, że tak powiem, żeby tymi gołębiami tutaj lotować. A dzisiaj tutaj ma pomocnika Rafała Grzybowskiego, który to znaczy, ja może powiem, pomaga. To nie jest pomocnik, to jest właściciel tych gołębi. Aha. On jest praktycznie ta hodowla to już jest jego. Ja tylko służę radą,
służę pomocą, finansuję to wszystko i tak dalej. Natomiast to jest tak jak jego gołębnik. Aha, czyli tutaj możemy powiedzieć... On jest po prostu, no powiedzmy, drugim synem. Rozumiem. Tutaj teraz jeszcze kolegę Rafała chciałem poprosić, tutaj coś mówić chciałem podziękować jeszcze, komuś. Tak, chciałem podziękować za, można powiedzieć, rady i pomoc Markowi Trzasce. I także chciałem pozdrowić kolegów, bo tutaj taka spora, że tak powiem, ilość ich jest. Marcina Bochynka, Krzyśka Pruskiego, Arka Bittnera, stary oddział Rypin, bo to na pewno będą oglądać, także to jest dla nich pozdrowienia. Także Krzyśka Leśnińskiego z Kłodawy, a przede wszystkim takiego najlepszego kolegę z Rybnika, Patryka Radeckiego, chciałbym pozdrowić. No i Marka. No Marka to Marka przede wszystkim. Trzaskę, tak. Także te życzenia na pewno do niego dotrą. Tutaj zobaczmy, tutaj się dość ciężko tutaj z kolegą Rafałem rozmawia, bo kolega ciągle niebo ogląda, ale to procentuje, bo przed chwilą właśnie ten 19 gołąb doszedł, także na dzień dzisiejszy mamy już tych gołębi brakujących tylko 11. Tutaj jeszcze chcieliśmy tylko zakomunikować, tutaj kolega Rafał tutaj nam parę gołębi wykona fotografię, zeskanuje rodowody i przeznaczy tutaj z tej hodowli, tutaj od kolegów Tadeusza Kapturskiego i Rafała Grzybowskiego na sprzedaż. Także koledzy będą sobie mogli to wszystko na stronie internetowej oglądnąć, zobaczyć. Zawsze też można zadzwonić tutaj do kolegów. Podajmy jeszcze jakiś numer kontaktowy tutaj, czy do kolegi Rafała, czy do kolegi tutaj Tadeusza. 665-761-099. No, kolega Tadeusz może... 507-183-810. Zawsze, kiedy ktoś będzie miał jakieś pytanie dotyczące, czy to szczegółów lotowania, jakiś porad, zawsze może sobie tutaj zadzwonić i się, że tak powiem, więcej dowiedzieć. Także, czy coś jeszcze będziemy dodawali? Ewentualnie poczta elektroniczna. Tak, to podajmy. Kapturski Tadeusz razem @mike.com. Tak, tak. Pod naszym filmem na kanale YouTube'a naszym możemy też te wszystkie dane kontaktowe odczytać. Tam je zamieścimy. Oczywiście podamy też adres strony internetowej i tam można sobie na tej stronie też zobaczyć szczegóły pochodzenia gołębi znajdujących się w rozpłodzie, zdjęcia lotników, no i wiele innych różnych informacji. Czy wspomnimy też o tym? Oczywiście, to za chwilkę jeszcze powiemy tutaj właśnie, gdyby ktoś jeszcze kolegów tutaj z oddziału, zwłaszcza tutaj okolic Szczecina, miał jakieś gołębie na sprzedaż, chciałby się pochwalić też swoimi gołębiami, zachęcamy tutaj do skontaktowania się tutaj z hodowcami, z kolegą Tadeuszem, z kolegą Rafałem. Tutaj można podejść, oni zrobią zdjęcia, zeskanują rodowody, wyślą nam i u nas na stronie, czy to na giełdzie, czy w dziale gołębie na sprzedaż, czy też w dziale gołębie w hodowli, te gołębie będzie można sobie zaprezentować. Szczegóły finansowe takich kontaktów to już tutaj na miejscu można uzgodnić telefonicznie też z kolegami. Także na dzień dzisiejszy kolegom dziękujemy, a więcej też o tych innych ciekawostkach, które tutaj z hodowli, że tak powiem, w hodowli będąc tutaj u kolegów poznaliśmy, będziemy też sukcesywnie informować. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Było nam bardzo miło. Mile spędziliśmy te kilka godzin, które tutaj wspólnie oczekiwaliśmy na przylot gołębi. Dziękuję bardzo i dobry lot w przyszłym, że tak powiem, już w przyszłych kolejnych lotach. Dziękuję. Do zobaczenia.